Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Podwórkowiec. Dziś będziemy sobie rozmawiać o kretach i o tym, jak odstraszyć je z naszego trawnika, albo z naszego ogrodu, albo z naszego warzywniaka. Sposobów na to jest dosłownie milion, jednak należy pamiętać o tym, że niestety nie możemy w żaden sposób eksterminować kreta w naszym otoczeniu. Tylko jeżeli już coś, to możemy go co najwyżej albo wystraszyć, albo złapać, no i wtedy przewieźć w zupełnie inne miejsce. Pamiętajcie, żeby nie podrzucać takiego kreta sąsiadowi, bo być może wróci z rodziną. No a jeżeli chodzi o odstraszanie kretów, to są na to różne sposoby. Ja dziś pokażę Wam jeden z nich, który u mnie sprawdził się najlepiej. Jeżeli chodzi natomiast o pułapki na krety, to także są różne. Są na przykład takie, które wydają elektrodźwięki, czy jakkolwiek się to nazywa, czy ultradźwięki, no w każdym razie dźwięki, które mają skłonić kreta do odejścia z naszego trawnika, czy z naszego podwórka, czy warzywniaka. Są również na przykład takie pułapki, które zakupuje się w kretowisku. Z jednej strony jest otwór z zapadkami. Kret sobie tam wchodzi i później możemy go bezpiecznie wyciągnąć. Ja powiem Wam szczerze, że mimo tego, że no nieraz próbowałem założyć taką pułapkę, a właściwie to może nawet i ze 100 razy, nigdy mi się nie udało, chociaż widziałem w internecie, że byli tacy, którym ta sztuka się udała i faktycznie udało im się kreta złapać. Można oczywiście stosować na przykład karbid, który zasypuje się także do tych nor krecich i on uwalnia dosyć przyjemny zapach. Również karbid stosowałem, niestety nie okazał się skuteczny. Wiem, że niektórzy także wkładają do kretowisk na przykład psią sierść po wyczesaniu swojego psa. To podobno także działa. Być może kocia sierść także działa. Wiem również, że działają także i to sprawdziłem, jest to całkiem skuteczny sposób. Kwiaty bzu dzikiego, ten zapach na pewno krety odstrasza, ale ponieważ mamy wiosnę, ponieważ bzy jeszcze nam nie kwitną, ani te zwykłe, ani dziki bez także nie kwitnie, w związku z tym no, jakoś trzeba sobie poradzić i dziś pokażę Wam sposób, który u mnie sprawdza się w 100%. Zapraszam! Jeżeli chodzi o naszą przygodę z kretami, to właściwie całą wiosnę był spokój. To dlatego, że ten sposób, o którym za chwilkę Wam powiem, jest naprawdę skuteczny. No ale ostatnio kret postanowił znowu się u nas zadomowić, więc trzeba temu jakoś przeciwdziałać, bo znowu cały trawnik będzie skopany. Zaczynamy od tego, że po prostu kretowisko rozgarnujemy i znajdujemy jego otwór. A następnie do tego otworu wkładamy coś, co na pewno sprawi, że smród, który powstanie w norze, będzie nie do zniesienia i po prostu kret się wyniesie. A co sprawi, że ten smród będzie nie do zniesienia? O, proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać. Widać teraz matiasy śledziowe, słuchajcie. To jest coś, czego krety naprawdę prawdopodobnie nie znoszą. Zresztą wyobraźcie sobie i postawcie siebie w sytuacji kreta, że ktoś do domu wrzuca Wam takiego śledzia, który powoli zaczyna się rozkładać. Wiem, że brzmi to strasznie, no ale naprawdę jest to bardzo, bardzo skuteczny sposób. I co my teraz robimy? Po prostu bierzemy takiego matiasa, wyjmujemy z wiaderka, przecinamy go, żeby był troszeczkę mniejszy. I taki śliczny, śledziowy kawałek po prostu wkładamy do dziury. Następnie kawałkiem kartonu tę dziurę zatykamy. Zasypujemy i mocno uklepujemy. Natomiast nadmiar tej ziemi, która się tutaj znalazła, po prostu rozrzucamy po trawniku. Trawa sobie spokojnie przez to przerośnie, zresztą zaraz będzie koszona, więc tym bardziej po jakimkolwiek kretowisku nie będzie śladu. I taki właśnie prosty sposób u mnie jest bardzo skuteczny na kreta. Polecam. A przy okazji zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę.